Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Pokoleń. Na cutscence miała miejsce rozmowa pomiędzy Lilianą a Anastazją. No i Liliana zaproponowała Anastazji właśnie, znaczy może nie zaproponowała jej pracę, bo to w sumie nie od niej zależy, ale zaproponowała jej małą metamorfozę, żeby mogła pójść i ewentualnie zgłosić się do pracy w agencji, w której pracuje właśnie Liliana. No i powiedzmy, że Anastazja zmieniła sobie tutaj lekko, przeszła niby taką małą metamorfozę, zmieniła sobie lekko uczesanie, tak więc skróciła trochę włosy, ma jakiś tam makijaż, bo wcześniej no niezbyt się malowała, ale Lilianie bardzo zależy na tym, żeby właśnie Anastazję tam przyjęli, żeby ona poczuła się pewniej, no i uznała, że właśnie jakaś tam taka lekka metamorfoza, czyli jakiś tam makijaż i może ewentualnie lekka zmiana garderoby mogłaby jej w tym pomóc. No i jak widzimy, Anastazja prezentuje się teraz w taki sposób, także włoski ma nieco inne, ma teraz takie uczesanie, troszkę krótsze. Tutaj mamy coś takiego na podomu i chyba więcej jej nie zmieniałam. Aha, jeszcze tutaj ma na oficjalne ma coś takiego. Tutaj już chyba nic więcej nie ma. Jest wszystko tak, jak było. Tu ma piżamkę. W sumie to ona ma dwie piżamy. Aha, jeszcze coś takiego. Aha, tutaj ma jeszcze znaczy imprezowy strój wygląda tak. Czy ona się świetnie nie prezentuje? No zobaczcie, no całkiem... Niby wiele się nie zmieniło, bo tylko jakieś tam uczesanie. Troszkę krótsze te włosy ma, no i tak inaczej są uczesane. Ale całkiem inaczej wygląda i wydaje mi się, że dużo ładniej. Tak więc tak prezentuje się tutaj imprezowy strój, strój kąpielowy i tutaj mamy... Tu już chyba jest wszystko tak jak było. Tu jest na ciepłą pogodę i drugi na ciepłą pogodę coś takiego. Zobaczcie, że ona teraz już ma taki troszkę mocniejszy makijaż. Zimowy pierwszy, tu mamy drugi coś takiego. Chociaż w sumie my mamy wiosnę teraz, więc za wiele tego chyba nie użyję. Jeżeli chodzi o Lilianę, mamy tutaj, zmieniłam jej ten pierwszy outfit. Chyba nic więcej jej... Oj, bo klika mnie tak. Chyba nic więcej jej tutaj już nie zmieniałam. No, resztę ma tak jak miała. Dobra. No, ale teraz będziemy częściej tutaj do kasa wchodzić, bo skoro one... Zobaczymy zresztą jeszcze, jak pójdzie Anastazja, ale to jest piękna dziewczyna, więc jestem pewna, że ją w agencji przyjmą. Dobra, myślę, że przechodzimy sobie do domku, bo tam też jest nowość. Tam też jest nowość, tak więc lecimy. Tak więc jesteśmy już w naszym domku i spójrzcie, ponieważ Liliana coraz lepiej teraz zarabia na tych zleceniach jako modelka. Spójrzcie, ona już ma 20536 simoleonów. No i zrobiłam coś takiego, że dobudowałam z tej strony tutaj. Niech ja to Wam pokażę z zewnątrz, jak wygląda. O! A tego nie powinno tu być. Z zewnątrz prezentuje się w taki sposób. No jakoś to jeszcze tutaj sobie zrobimy, ogarniemy. Tutaj też może żywopłot dam. Na razie wygląda to w taki sposób. Tak więc ma tutaj swoje wielkie łóżko, ma swój budzik, radio, no i tutaj ma jakąś tam szafkę, lusterko. Za wiele rzeczy jeszcze nie ma, ale będziemy tutaj więcej dekorować, będziemy dodawać więcej jakichś tam małych pierdółek i tak dalej, może jakąś szafę tutaj dodamy, może ewentualnie jeszcze to wydłużę, zobaczymy, ale na razie prezentuje się w taki sposób. Tak więc jeżeli chodzi o nowości, to chyba byłoby na tyle, nie wiem czy coś na dole, nie, na dole nic nie robiłam, biurko jest jak było. W sumie to biurko zostawiłam tutaj na dole, to Anastazji, bo nie wiem, jakoś mi się tutaj to podoba. No i nie chcę go przenosić, chociaż w sumie mogłabym przenieść na górę teraz. Zostawiłam tak jak jest, tak więc na razie biurko Liliany jest w tym pokoju wciąż. Natomiast Anastazja ma swoje biurko na dole, no i ukryty pokój Liliany jest tutaj, gdzie ona ma swoje ciuszki, gdzie ma swoje peruki, no i gdzie ma swój tutaj sprzęt do hakowania. Tak. Tutaj Anastazja wstępu nie ma do tego pomieszczenia, drzwi są zablokowane, więc ona nawet nie może tam wejść. No i z tą piękną miną... Z tą piękną miną witamy nowy dzień, mamy niedzielę, jest godzina 6. Jak widać, Liliana jest bardzo wkurzona, a wkurzona jest dlaczego? Bo chce kawy, jest spragniona filiżanki kawy, dobra. Tak więc chodź tutaj kochana, skorzystasz, bo tobie chce się skorzystać bardzo i jesteś głodna, tak więc myślę, że zrobisz sobie to, a potem umyjesz ręce i umyjesz sobie zęby.
Natomiast co robi? Patrzcie, ona już tutaj. Ty grillujesz? Grilluj chimi. No wiesz, trochę chyba za wcześnie jest na grillowanie, ale jesteś mega głodna też. No ale dobra, to powiedzmy, ja to schowam może do lodówki, bo chyba to jest lekka przesada, żeby o tej porze grillować o 6 rano. Potem może zrobią sobie jakiegoś grilla. Nie wiem, może zaprosimy Elianę i Irinę, a teraz na razie kobieto, coś ty tutaj zrobiła, jakieś takie fajne. Dobra, to może na potem sobie zostawimy. Schowamy to do lodówki, gorące, dopiero co z grilla wzięte. Okej, więc kochana, chciałabym, żebyś ty może wzięła i zrobiła tutaj śniadanko, tak więc gotuj i zrobimy śniadanie. I co byś mogła tutaj zrobić? Zrobimy może jajka sadzone z tostem, frittata, naleśniki nadziewane z łososiem, pieczone awokado z jajkiem. Dobra, to brzmi cudownie, tak więc zrobisz pieczone awokado z jajkiem. A ty, kochana, nie będziesz teraz... Co ty chcesz tutaj robić? Aha, ty chciałaś iść ćwiczyć. No dobra, no to idź sobie poćwicz, a potem ci zrobimy kawę, żebyś ty nie była taka wkurzona. Dobra, tak więc ty, kochana, sobie tutaj poćwiczysz. Chciałabyś przygotować danie dla zwierzaka. O, to może dzisiaj ci damy coś takiego. I chciałabyś poznać psa, bo jesteś miłośnikiem psów. No przecież masz tutaj twojego pieseczka. O, Anastazja już zrobiła. O, ludzie... Dobra, nie będziesz malowała teraz, chodź tutaj może nakryj do stołu codzienne nakrycie i zrób beżowy. I ty, kobieto, również weźmiesz sobie porcję, jak tutaj przyjdziesz. Dobra, i weź sobie porcję. Anastazja jest chyba wyjątkowo zadowolona z tego, jakie tutaj danie wyszło, a Liliana jest oczywiście wkurzona, jakżeby inaczej. Ona po prostu potrzebuje kawy, więc... Nic innego teraz nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że ona potrzebuje kawy. Dobra, ożywiona rozmowa. Weź tutaj jeszcze porozmawiaj z Anastazją. Dodaj otuchy. Powiedz, że z pewnością, bo Anastazja jest zestresowana. To skłania do refleksji. Anastazja wydawała się zachwycona rozmową z Lilianą, zwłaszcza gdy poruszali poważniejsze, skłaniające do refleksji kwestie. Dobra rozmowa to taka, która angażuje umysł. Czy to może oznaczać, że Anastazja lubi głębokie przemyślenia? Tak. Tak więc Anastazja jest tutaj zestresowana trochę i myślę, że Liliana próbuje jakoś ją, no jakoś jej w tym pomóc. Ożywiona rozmowa, proszę. No bo chcę jednak, żeby ona się tak pewniej poczuła i... jak pójdzie na to spotkanie do agencji Liliany, bo Liliana pewnie już tam zadzwoniła, umówiła ją na spotkanie. No ona potrzebuje dużo wsparcia, Anastazja. I to spójrzcie, ona ma świetnych rodziców. To nie jest tak, że ona miała jakichś rodziców przecież, którzy ją ciągle krytykowali, i Chris, i Harper. No z pewnością nie brakowało jej komplementów i z pewnością była przez nich doceniana, ale mimo wszystko ona jednak, no, ma taką naturę, że jest niepewna siebie. No i ona z pewnością potrzebuje tutaj dużo wsparcia od bliskich, żeby czuć się pewniej. Co tu jest? Znowu włączyłyście to radio. Wyłącz, bo potem będzie mnie to wkurzało. Może ty, Anastazjo, przyjdziesz tutaj do niego? A, brudny jest chyba. Wygłoś kazanie o jedzeniu kupy. Kupę jadłeś? Patrzcie na niego, jaką minkę zrobił. Popatrzył się na nią i sobie myśli, co chcesz? Wygłoś kazanie o szczekaniu. Dobra. No, taki trochę wkurzony chyba jest. A czekaj, gdzie ty idziesz? Ty miałaś sobie... A ty już jesteś szczęśliwa tylko dlatego, że zrobiłaś tą kawę, a jej nawet nie wypiłaś? Możesz tutaj zejść na dół, weź sobie jedną i myślę, że ty, Anastazjo, też sobie weźmiesz jedną. Weź sobie napój, proszę. Pieseczek, ojejku, zostałeś okrzyczany. O, patrzcie, jak spojrzał na nią i sobie pomyślał, ojej, że mnie okrzyczała. Biedactwo moje, no ale nie możesz jeść kupy, no bez przesady, nie wiem, kiedy ty kupę jadłeś. Dobra, co ty tu masz, kochana? Chcesz się wypłakać, zły dzień w pracy. No jak wiecie, ona tutaj jeszcze do tej pracy chodzi. Kotlecik rybny z wołowiną i kurczakiem. Mięsna zapiekanka z kością, myślę, że naszemu pieskowi to by zasmakowało. Kim ty jesteś? Diego Santos. Wiesz co, Diego, nie znamy cię zbytnio. W sumie to nie wiemy, kim ty jesteś i po co tu przylazłeś. I nie mamy czasu chyba ci otwierać. I kocur przyjdzie? A to dla pieska miało być, kocurze. Gdzieżeś się władowała? Chyba, że to dla kota jest, no nie wiem.
Ale dobra, tą zachciankę w sumie... Irina, hej, to ja, Irina, chcesz gdzieś wyjść wieczorem? Wiesz co, klub nocny niebieski Aksamit, skuć się, no patrzcie, Irina, ona tylko ma ochotę na zabawę. Wiesz co, no skoro wieczorem, no to wieczorem się zgadamy, nie? Dotarliśmy sobie na miejsce i myślę, ale jakieś pustki tutaj są. Nie wiem, czemu tu nikogo nie ma. Chyba, że jeszcze studenci nie zdążyli przyjść, chociaż w sumie mamy 15.32. No jest niedziela, nie wiem, ale jakoś to tak dziwnie wygląda. Okej, Anastazjo, myślę, że ty sobie usiądziesz tutaj. Usiądź sobie, natomiast Liliana pójdzie na górę. Liliana pójdzie na górę i będziemy tutaj ćwiczyć twórz zadanioboty. Dobra, to zrób może imprezobota. A nie, nie możemy nic zrobić. Tak, bo my tutaj potrzebujemy części. Zostaw ty tam muzę i chodź tutaj. Niech ja zobaczę z naszej organizacji, jakie mamy tutaj zadania. Dobra, tak więc musiałabyś stworzyć drona sterowanego radiowo i gadkobota i ulepszyć robota. Dobra, więc ty sobie nad tym pracuj. Co do nas pisał? Kurczę, nie zdążyłam przeczytać, co Chris chciał od... O kurczę! Anastazjo! No to w sumie też jest dobry pomysł. Dobra, chodź tutaj i powiesz jej z przyjaznych... Przyjazne powitanie. Chodź tutaj, poznasz ją. Nie uciekaj nam, dziewczyno. Chciałyśmy przyjść ciebie poznać. To kto to jest? Estrella Escobar. Escobar? A ta... Handy Gay. Dobra. Tak więc chodź tutaj, poznamy ciebie, Claire. Entuzjazmuj się zainteresowaniami, proszę. Zobaczymy, jak ci pójdzie tutaj rozmowa. Może jakąś fajną koleżankę poznasz, może będziecie miały jakieś wspólne zainteresowania. Rzuć wyzwanie na bitwę na poduszki. O, Liliano, babo, czy ty już skończyłaś to, co ci kazałam robić? Tańcz. Nie, no nie będziesz tańczyć, a ty sobie w palec chyba... No tak, coś sobie w palec zrobiłaś, ale nie chciałabym, żebyś ty... No patrz, i zostawiłaś, czy ty... Kontynuuj, babo, ja myślałam, że ty już zrobiłaś, a ty... I sam kontynuuj. I chyba nikogo innego nie ma. I tu jest jakiś pan z kapeluszem, który... Ty, ej, patrzcie na to, kto to jest. Przecież to jest ochroniarz Iriny. Ja mówię, tu jest jakiś pan z dziwnym kapeluszem. A on chyba chce być incognito. No to bardzo incognito, z takim kapeluszem bardzo... Wcale nie wyglądasz podejrzanie, chłopie, ale oznacza, że Irina gdzieś jest tutaj w pobliżu, skoro ochroniarz jej tutaj chodzi, ale wkurzony jest, może go zgubiła, bo jest naprawdę mega wkurzony. Patrząc na jego minę, to chyba nie jest zadowolony i coś mi się wydaje, że Irina znowu go zrobiła w bambuko i pewnie zwiała. Boże, jak to się drze! Koleś! Eliana do nas dzwoni. Widzę, że Jaden ma w torbie pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Nie wierzę. Nie wiem, co robić. Co mam powiedzieć? Tak czy nie? Lepiej podejmij tę decyzję samodzielnie. Nie rób tego. Powiedz tak. Kurczę, patrzcie na to. W życiu bym nie pomyślała, że coś takiego może wyjść. To znaczy, nie wiem, czy Liliana by jej powiedziała powiedz tak. Nie sądzę, bo to w sumie jest jej decyzja. I myślę, że Liliana by jej powiedziała, no... To ma być twój mąż i powinnaś się nad tym zastanowić, czy naprawdę tego chcesz. Tak więc lepiej podejmij tę decyzję samodzielnie. Ale czego chcę? Skąd niby mam to wiedzieć? Dlaczego nie możesz decydować za mnie? No tak, widzę, że nie można liczyć na twoją pomoc w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji, które ci nie dotyczą. Wielkie dzięki, Liliana. Dobra, gadkobota mamy. Patrzcie, no ale niezłe to jest. Taką wiadomość dostaliśmy od... Gadkobota, chodź tutaj jeszcze zrobisz. No patrzcie, no. Czyści bot, ogro, impreza bot. Dobra, chodź tutaj zrobisz gad... A nie możemy. Musimy mieć część robotyczną. No ale mnie zszokowała Eliana, naprawdę. W taki sposób, w jaki odpowiedziała Lilianie. Bo to wiecie, no można się zapytać, ale no kurczę, no to chyba od ciebie raczej zależy. I nie powinnaś liczyć na to, że my za ciebie podejmiemy decyzję, no bez przesady. Co to jest? Mój horoskop mówił mi, że w tym tygodniu... Że jak? Horoskop? Nie! Cóż, jeśli horoskop tak mówi, nie można walczyć, gwiazdy nie są dziś ułożone w jednej linii, ale... Wiesz co? Weź go... Wiesz co? Ty kurczę blady, za coś takiego powinnaś mu dać w czerep. Weź...
nie masz tutaj... Kurczę, wydawało mi się, że tutaj z tego moda od Utopii był grubiańskie powitanie. Dobra, zrobimy mu najpierw grubiańskie powitanie. O, no tak, właśnie, weź mu tak. I weź, najlepiej by było, jakbyś mogła mu szczelić z plaszczaka. Tylko nie wiem, czemu mi taka opcja nie wychodzi. Gdzieś tutaj było to. Jestem pewna, że coś takiego mam. Ale nie wiem, dlaczego... dlaczego mi się tutaj nie pojawia. Podłe... Uderz... Tak, uderz go w twarz, proszę. Co to Holendry jasna ma być? Nie znamy się, a ty mi tu przychodzisz z takim propozycją. O kurczę, ja myślałam, że to z plaszczaka on dostanie. Nie z pięści. Nie no, ej! No pogrzało cię? Uniwersytet... zadania na kursy, praca semestralna, ucz się. Czy ty masz do napisania pracę semestralną? Skoro masz tutaj taką opcję, to myślę, że tak. Kontynuuj pisanie, tak, tak. Dobra, to ty kontynuuj sobie pisanie tutaj pracy semestralnej i widzę, że ta dziewczyna do ciebie zagaduje, więc też od czasu do czasu możemy przyjazne powitanie z nią zrobimy. Sympatycznie wygląda, tak więc możemy ją poznać. Czemu nie? Może będziemy miały jakąś koleżankę, bo w sumie Anastazja żadnych koleżanek nie ma. Jedyne koleżanki to są koleżanki Liliany. Ty może wstaniesz i pójdziesz skorzystać i nie wiem, gdzie ty miałabyś kupić to. Chodź tutaj i skorzystaj. W sumie to zaraz musimy do domu lecieć. Ruszymy z nią do pracy kolejnego dnia. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Okej, tak więc my będziemy tutaj teraz ogarniać szybciutko nasze potrzeby. No ty, Liliano, jesteś mega głodna, więc myślę, że usiądziesz sobie... Znaczy nie ty miałaś sobie usiąść, tylko ty, Liliano, miałaś sobie usiąść tutaj stabilnie. Natomiast ty, kochana, wyciągniesz nam coś z lodówki. Coś, co ty wcześniej przygotowałaś. Co to jest? Gofry z jagodami. To co to jest? Kotlety z purée ziemniaczanym. No dobra, to mamy jeszcze tutaj jakieś kotlety. To w sumie nawet nie musimy robić. Weź sobie, kochana, porcję, bo ty jesteś naprawdę mega głodna. I myślę, że ty, Anastazjo, też sobie... A nie możesz sobie, patrz, i zjadła ci wszystko. Dobrze, więc ty myślę, że weźmiesz sobie coś innego. Co to jest gofry? Co tu jeszcze mamy? Pasta primavera. Co nasza mamusia zrobiła? Ale to jakieś stare chyba jest. Nie wiem, czy ty możesz to zrobić. Wziąć, znaczy zjeść. Faszerowana dynia. Dobra, weź sobie porcję faszerowanych dyń. Dobrze, że mamy coś tam w tej lodówce. Okej, tak więc wy sobie, dziewczyny, zjecie. One się będą tutaj ogarniać i myślę, że pójdą spać, bo chciałabym właśnie, żeby Liliana poszła wcześniej spać, skoro kolejnego dnia mamy o 6 rano pracę. Nie mamy zbytnio czasu, co Harper od nas chce. Wysłałam ci trochę pieniędzy, weź sobie kup jakieś ładne ciuchy. Harper, jaka ty jesteś słodka, 100 nam wysłała. Ale patrzcie, że Anastazja nie wysyła tylko nam, ona Anastazji powinna wysłać, bo przecież Anastazja ma marną pracę. Ona jeszcze się z tej pracy nie zwolniła, tak jak mówiłam, ale zwolni się. Znaczy, będziemy to ogarniać. Czy masz coś w lodówce? Weź sobie może te tosty z pomidorami. Weź sobie porcję. Natomiast ty wstaniesz... O, ty też już jesteś teraz... No tak, spragniona filiżanki kawy. Teraz ona też będzie ciągle wkurzona bez kawy. Przez to, że napiła się kilka razy kawy i już jest uzależniona od kofeiny. Dobra, idź skorzystaj. Tak więc pracę domową odrobisz. Nie będziesz teraz gadała. Co ty musisz tutaj jeszcze zrobić? Dobra, ty już tu masz te dwa zrobione. Co ty masz tutaj jeszcze do zrobienia? W sumie to... Dobra, za około godzinę zaczynamy pracę. Świetnie. Dobrze, więc myślę, że ty będziesz mogła się... Dobra, zrobimy tak. Weź może zawołaj Neville. I tutaj napełnij i zawołaj Maddoxa. Potem będziemy musieli tutaj poodkurzać, bo jest naprawdę brudno. Eliana do nas dzwoni. Eliana zastanawia się, czy chcesz przyjść do niej na chwilę. To znaczy, nie mamy czasu, bo idziemy do pracy. Tak więc na razie czasu nie mamy, kochana. Chodź tutaj do naszego kota. Nie wiem, czy to możemy przenieść. Możemy przenieść w taki sposób, bo to nawet tego odkurzacz nie weźmie. Dobra, czy nas weźmie do tej pracy za 7 minut? Oby nas wzięło do pracy. Dobra, dołącz, jest super, bo już miałam obawy, że nie będzie. Okej, więc dołączamy. Liliana jest w drodze do agencji modelek Ikona. Chcesz dołączyć czy pozwolić, aby Liliana poszła sama? Ale my dołączymy, tak więc jedziemy. Okej, kochani, tak więc Liliana dotarła na miejsce. Tak wygląda agencja modelek Iconic. To jest agencja, w której ona pracuje.
I tutaj już widzę, że pojawiają się powoli pracownicy. Tutaj jest supermodel Spencer, to jest nasz znajomy. Tutaj jest stylista Caitlin. Tak więc nasza stylistka wygląda w taki sposób. To jest jakaś chyba randomowa. A nie, to jest pani fotograf. Dobra, panią fotograf muszę zmienić, bo jak widzę, pojawiła się jakaś inna. Będę musiała ją zmodyfikować. Tu jest pan supermodel. Nie wiem, zaraz się pojawią pewnie jeszcze inne osoby. W każdym razie tak się prezentuje nasza agencja modelek. Naprawdę bardzo mi się podoba ta kariera. Tak więc spójrzcie, jak tutaj w środku wygląda. Prezentuje się mniej więcej w taki sposób. Ty chodź do środka może. I tutaj widzicie, tutaj mamy recepcję, tutaj są pomieszczenia różne, tutaj dziewczyny sobie tańczą, tutaj mamy stylistkę, tu mamy supermodelkę, tu jest szefowa agencji, właśnie. Niech ja może ściszę to radio, żeby potem nam to... zróbmy tak, zmień głośność i zrobimy na niską, dobra, żeby nam to potem nie przeszkadzało. Tak więc, jak widzicie tutaj, czy to się zgłośniło z powrotem? No, czy wy ze mną tutaj... No, patrzcie, no, niska ma być, proszę. No i tak, mówiłam tutaj o tej pani, tak więc jak widzicie, nie wiem, czy pamiętacie z tej scenki, gdzie Liliana rozmawiała ze swoim szefem, ale chodzi mi o szefa, no bo jak wiecie, ona ma dwóch szefów. Jednym jest Ricardo, no ale Ricardo to jest całkiem inna bajka, bo to jest w całkiem innym miejscu, no ale ja tutaj zazwyczaj, jak mówię o szefie, to zazwyczaj mówię o właśnie o tym szefie tutaj agencji, właścicielu agencji modelek. O Ricardo nie mówię szef, tylko zazwyczaj, jeżeli chodzi o niego, czy on jest w ciąży? Jeżeli chodzi o niego, zazwyczaj to odnoszę się do niego jako Ricardo, nie jako szef, a szefem to, nie wiem, czy pamiętacie na tej scence, gdzie ona miała sesję zdjęciową i tam właśnie miała potem rozmowę ze swoim szefem. To jest właśnie jego żona. Oni razem właśnie mają tutaj tą agencję modelek, tak więc on i jego żona. Jego żona najwyraźniej jest w ciąży. Dobra, więc my mamy tak. Musimy sobie ogarnąć sesję zdjęciową, dodać do historii na Instagramie, poprosić o metamorfozę i zadzwonić do trenera. Dobra, chodź tutaj kochana może i porozmawiajmy z naszą szefową przez chwilkę. Bo tutaj też są jakieś nowe interakcje, jeżeli chodzi o... Dobra, rozmawiaj z szefem, zapytaj się, w co się ubrać na sesję zdjęciową. Dobra, no to popytaj ją. Jakie ciuszki mam wziąć? Jaka to ma być sesja zdjęciowa? Najpierw po buziaczku. Ale szefowa jest w ciąży, patrzcie, patrzcie. Ciekawe, czy to jest dziecko i męża, bo w sumie to nie wiem. Mamy 9. poziom umiejętności modelingu, tak więc idzie nam świetnie. Dobra, idziemy, stań na znaku z interakcją, poczekaj na fotografa i wezwij fotografa klikając na statyw. Panią fotograf będę musiała zmienić, zmodyfikować. O, patrzcie, tutaj jest jeszcze jeden pan i to jest też supermodel, Denis Sosa. A tutaj mamy pana miksologa i jestem naprawdę zdziwiona, bo nie ma zakrwawionego stroju. Pierwszy raz od wieków nie mamy miksologa, który jest, kurczę, zakrwawiony. A to kto to jest? A to jest jakaś randomka. Dobra, my idziemy załatwić, a jeszcze tutaj mamy... Tutaj jest supermodelka, dobra. I tutaj jest stylistka, tutaj jest supermodelka też. I tu jest nasza pani fotograf, której właśnie nie zdążyłam zmodyfikować. Tak więc na kolejny odcinek z pewnością ją zmodyfikuję. A spójrzcie tutaj, patrzcie, jaką kieckę ma pani. I to jest supermodelka. Kolejna supermodelka. Dobra, więc my musimy sobie ogarnąć sesję zdjęciową. I w tym celu idziemy... Co tak w ogóle jest? Gdzie to jest? Na dole? Dobra, Anastazja idzie na zajęcia, super. Ej, bo ja tutaj nie widzę, gdzie jest... Okej, jest tutaj, ja ślepa jestem po prostu. Tak więc chodź, kochana, bo musimy ogarnąć sesję zdjęciową, potem musimy jeszcze dodać historię na Instagramie. Mamy troszkę do zrobienia, a w sumie do 20 pracujemy, więc myślę, że uda nam się wszystko zrobić. No ale wiecie, w sumie to się nie przebraliśmy, powinniśmy najpierw się przebrać, jakąś stylizację sobie tutaj wybrać, ale powiedzmy, że ta podpasowała... Dobra, zrobimy tak. O, to jakieś... Zobacz, jak to ładnie wygląda. Dobra, zrobimy tak. Weź, zmień... No to też ładnie wygląda. Może, ale jakoś to może z tej... A nie, to tak...
Nie, nie o to nam chodziło. Nie, tutaj zmniejszamy, nie. Dobra, to zrobimy też takie zdjęcie. Czy ty masz tutaj jakieś ładniejsze te pozy? Dobra, zrób może, o, coś takiego. Okej, dobra. To też ślicznie wygląda. Dobrze. Okej, myślę, że tyle zdjęć nam starczy. Zaliczyło nam się tutaj sesja zdjęciowa. Teraz musimy dodać do historii na Simstagramie. Dobra, dodaj do historii na Simstagramie. Świetnie. Okej. Dobra, zaliczyło nam się. Rozmawiaj z modelkami. Dobrze, to pójdziemy sobie porozmawiać teraz z modelkami. Zobaczcie, mamy już tutaj zaliczone na złoto, więc nawet tutaj metamorfoza i telefon, ale w sumie zadzwonimy do trenera, bo skoro mamy do niego zadzwonić, pewnie o jakieś porady go popytać, więc zadzwoń do trenera. Bo my tutaj mamy swojego dietetyka, trenera i no, tego wszystkiego musimy tutaj używać. Tak więc, kochana, zadzwoń do trenera. Zdobyła styl życia, odblokowała styl życia szczęśliwej singielki. Wow! Chociaż nie wiem, czy Anastazja jest szczęśliwa. Dobra, idziemy rozmawiać z modelkami. O, porozmawiamy sobie z nim. Nie wiem, czy Anastazja jest szczęśliwa, bo ona jest romantyczką. Ona z pewnością szuka tutaj drugiej połówki, ale nie wie za bardzo, jak to zrobić. Dobra, komplementuj poczucie stylu. Okej, porozmawiamy z tym gościem. Super model. Po buziaczku, proszę. I teraz tak, chodź tutaj. I gdzie wy sobie poszliście? Dobra, ona musiała sobie usiąść. Coś tu jakoś ciemno jest. Twoje poczucie stylu jest takie wyjątkowe i kreatywne. A on, wow, dziękuję, naprawdę staram się wyglądać jak najlepiej. No, z pewnością, z racji twojego zawodu, to pewnie tak właśnie jest. Ale czy ty nas krzyczysz? Kurde, co tu się dzieje? Nie, no ja nie chcę na takie rzeczy... Kurczę, to nasz miksolog! Nie wiem, z kim on tam się zabawia, ale... Chyba na dół nie będziemy schodzić, żebyśmy nie zobaczyli jakiejś dziwnej sytuacji. Dobra, z przyjaznych, historie... Nie, my tutaj powinniśmy mieć coś innego. My tu powinniśmy mieć jakieś interakcje z modelami. Tylko, że zobaczcie, no nie widzę tutaj. Czy znowu ślepa jestem? Pożegnaj, wręcz prezent, rozmawiaj o bezpiecznych technikach radzenia sobie. Kurczę blade, no zobaczcie, no ślepa jestem. Głębokie zamyślenie. Podziel się pomysłami. Zainteresowania. O, spójrzcie, widzicie? Tutaj mamy rozmawiaj z modelkami. Zapytaj o zamawiane posiłki, zapytaj o ulubiony styl, zapytaj o sławnych znajomych, rozmawiaj o sesji zdjęciowej, rozmawiaj o przyjęciach dla VIP-ów. Dobra, więc ona może zapyta go o przyjęcia dla VIP-ów. Bo tutaj będzie musiała ona też takie przyjęcia organizować. W sumie to nawet jest takie wydarzenie z tą karierą dochodzi. To zapytaj, bo ona pewnie będzie chciała na takie wydarzenie pójść. I zobaczcie, gdzie to było. Co on nas krzyczy? Rozmawiaj z modelkami znowu. To porozmawiaj z nim o sesji zdjęciowej. Ale on jest jakiś wkurzony. Nie chcemy z tobą, gościu, rozmawiać. Co ona tutaj ma? Dobra, co tam było? Co się stało? Nie, poczekajcie, bo to za wiele... 10. poziom umiejętności modelingu. Patrzcie na to. Kurczę blade. Zobaczcie, tak więc... poważnie? Oh my god, kocham swoją pracę. Też bym chciała poznać gwiazdy. Zobaczcie na to. Nie mogę się doczekać efektu. Pozowanie do zdjęcia, oglądanie efektów końcowych jest bardzo ekscytujące. Nie masz nic przeciwko byciu na nogach przez cały dzień. Dobra, tu o sesji zdjęciowej. Co on tutaj chce nam... Denis mnie obraża. Ach tak. Jeszcze sobie klaszczę. Nie no, wiesz co, chłopie? Ty nas nie będziesz obrażał. Złośliwość. I ty weź. Dobra, i śmiej się z jego stylu chodzenia. Skoro on nas obraził, proszę. Co to ma oznaczać? Zobaczcie, jak on nas traktuje. Nieźle. Nie spodobało mu się to, no wiesz. Kurczę. No jak ty nas obrażasz, to chyba nie wyobrażaj sobie, że my tutaj, kurczę, damy z siebie... Dobra, i weź... też go obraź, proszę, i pójdziesz sobie. Obraź go i idź sobie. Mamy poprawić swoje umiejętności modelingu. Dobra, to usiądziemy sobie tutaj. Usiądź sobie stabilnie. No to kto to jest? Jakiś Frank Hay. Po co on tutaj przyszedł? On chyba jest miksologiem kolejnym, bo tamten pan miksolog... najwidoczniej jest zajęty. Dobra, nie wnikam.
Nie wnikam, co tam robiliście. My musimy sobie poprawić umiejętności modelingu, więc wpadamy sobie tutaj i popraw umiejętności modelingu, dowiedz się na temat konkursu. Dobra. I co jeszcze będziesz musiała? Poprosić o metamorfozę. To raczej tego nie będziemy chcieli, bo my ładnie wyglądamy, nie chcemy żadnej metamorfozy na razie. I musimy porozmawiać z szefem. Zobaczymy. O, jest nasza szefowa tutaj. Dobra, ale poprawimy umiejętności. Chociaż w sumie my nie mamy jak poprawić. Po co my mamy poprawiać umiejętność modelingu, skoro my mamy już na dyszce? Tak więc w sumie nie za bardzo nam to jest... Nie wiem, czy nam się to w ogóle zaliczy. Dobra, ale tutaj jest super modelka. O, pikawe. Dobra, to porozmawiamy jeszcze z naszą szefową. Niech nam się to też zaliczy. Rozmawiaj z szefem i weź może poproś o wskazówki dla modeli. Ona też jakaś wkurzona jest na nas. Krzyczy na nas? No nie wiem. Nie wiem, mam jakieś takie wrażenie, że wszyscy nas krzyczą. Czemu ona też takiego nerwa ma? No nie wiem. Dobra, czy nam się zaliczyło? Pij kawę. Dobra, no to musimy teraz pić kawę. Zobacz, czy tutaj... Wypij, proszę. To znaczy, wiecie, ja tutaj nie mogę sobie wybrać konkretnych ludzi na te stanowiska, więc musiałam ich zmodyfikować, tych, których mi gra wysłała. Ale panią fotograf nie zdążyłam zmodyfikować, więc ją zmodyfikujemy. Ale tutaj na przykład ta supermodelka, czy tutaj szefowa, no to wszyscy są wysłani przez grę, ale ja ich zmodyfikowałam w kasie, tak więc oni całkiem inaczej wyglądają, bo ci, których mi wysłała gra, to raczej nie byli zbyt... nie wyglądali zbyt interesująco, tak więc musiałam wszystkich sama zmodyfikować. Tylko mi ta pani fotograf nie pasuje, z pewnością jeszcze zmodyfikuję, tak więc to mi zostanie do zrobienia. Super modelka tutaj, no dobra, pan miksolog widzę, że idzie. Okej, co my tu mamy jeszcze? Mamy poćwiczyć i zaplanować stroje. Dobra, to chodź sobie poćwiczysz, poćwiczysz sobie. O, tutaj jeszcze z tym, czy my go znamy? A znamy go, dobra. Ten może będzie sympatyczniejszy, pan supermodel, bo my tutaj mamy dwóch supermodeli i tutaj ta blondie to jest supermodelka, tak? Bo reszta to jest... To są chyba zwykłe modelki, no nie wiem. Dobra, idziemy, bo musimy poćwiczyć. Dobra, tak więc poćwiczymy sobie, to nam się to zaliczy. No już zaraz nam się dzień pracy kończy. Tak więc może zdążymy jeszcze zaplanować stroje z lustrem lub toaletką. Dobrze, ale najpierw niech nam się zaliczy to. Chociaż my już w sumie tutaj złoto mamy, tak więc powinniśmy elegancko, powinna nam się tutaj poprawić nasza ocena. Mamy obecnie ocenę przeciętną. O Boże, co tutaj się dzieje w tym miejscu? Dzień pracy się kończy, tak, to już o tym wiemy. Okej, kochana, tak więc my będziemy wracać, myślę, do domu. Zobaczymy się już na miejscu. Co za pracowity dzień. Liliana wróciła do domu, dziś zarobiła 5400 simoleonów. No więc widzicie, jak to wygląda. No i pod naszymi drzwiami stoi Irina oczywiście, jakżeby inaczej. Zapraszałaś nas na imprezę i ciebie olałyśmy, no ale w sumie no nie mogłyśmy. Okej, ktoś chce kupić nasz obraz. Dobra, ale Anastazja jest obecnie w fast foodzie, no i powiedzmy, że ona ogarnia może, robi coś w tym celu, żeby się zwolnić. Patrzcie na to, hej Anastazja, chcę się tylko dowiedzieć, co słychać. Jejku, jaki słodziak, Chris. Ale on wydzwania ciągle do Anastazji, cały czas do niej wydzwania. Okej, to skoro ty do nas wpadłaś, to pogadamy z tobą przez chwilkę. Może nam coś Anastazja ugotuje. Weź może z przyjazny, głębokie zamyślenie, podziel się pomysłami. Anastazja jest jeszcze w pracy. O kurczę, o której ona wróci? Dobra, pracuj ciężko. To niech ona pracuje ciężko. Ale tak jak mówię, ona już nie będzie wracała. Dobra, mamy tutaj odczucie. Dzięki tobie mój dzień od razu jest lepszy. Sprawia, że się uśmiecham. Dobra, myślę, że dziewczyny jeszcze sobie tutaj posiedzą, porozmawiają, coś sobie porobią. Czy jakoś wam ta scenka dała do myślenia? Tak więc czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał ochotę coś tam napisać, bo ja zawsze chętnie czytam, co na ten temat myślicie. No a teraz już będę kończyć. Dziękuję wam cieplutko za oglądanie i do następnego. Pa, pa. Cześć.